Popieram tą cenną inicjatywę. W naszej szkole od 2 lat prowadzimy zajęcia dla osób niepełnosprawnych judo. Uważam, że to świetna forma rehabilitacji także osób niepełnosprawnych, podnoszenie ich wartości osobistych, samooceny. Myślę, że to niesamowita radość i wyróżnienie zarówno dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak i dla całego Lubonia, że tak fantastyczna impreza odbywa się w naszym mieście. Bardzo mi jest również miło, że odbywa się ona przy okazji Dni Lubonia i są to jak gdyby takie integracyjne imprezy ze sobą. Naprawdę od samego początku jestem dumny ze współpracy z Akademią Judo z Poznania, wielokrotnie to podkreślam. I podobnie jak Ośrodek Sportu, który powstał w 2009 roku, tak samo według mojej wiedzy Akademia Judo powstała w 2009 roku, także powiedzmy, że jesteśmy rówieśnikami. Jest to bardzo dobra inicjatywa. Pierwsze mistrzostwa osób niepełnosprawnych, tym bardziej, że odbywają się w Luboniu. Myślę, że to będzie cykliczny, coroczny taki start tych osób niepełnosprawnych, którym my powinniśmy jako osoby pełnosprawne zapewnić możliwość rozwoju się, spotkania się właśnie przez takie zawody, które ich do siebie bardziej zbliżą, a miasto Luboń, myślę, zawsze będzie wyciągnęło tę pomocną broń do osób niepełnosprawnych. Wiem, jak bardzo potrzebna jest im właśnie ta integracja, te wspólne spotkania, te, które rozwijają ich umiejętności i fizyczne, i intelektualne.